Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa. 24 tygodnia zwykłego. Dzisiaj w Polsce obchodzimy święto świętego Stanisława Koski. Święty Stanisław który jest czczony jako patron młodzieży, ale jest też patronem Polski. I to jedyny patron Polski, który nie jest męczennikiem. Aczkolwiek ma tak, święty Stanisław Koska, właśnie miał taką ciekawą, jak na jak na świętego cechę, mianowicie nieposłuszeństwo, nieposłuszeństwo rodzicom, tak, to chyba znamy tą historię, jak to właśnie z powodu braku zgody rodziców nie chciano go przyjąć do Towarzystwa Jezusowego w Wiedniu i właśnie zdecydował się porzucić Wiedeń i właśnie wyrzekł się i, i tak zwanej ojcowizny, prawda, i i nawet ubranie zostawił, to podobnie jak święty Franciszek i ruszył szukać miejsca, gdzie mógłby zrealizować plan Boga, ciekawe jezuici wiedeńscy to przyznawali, że oni też są przekonani, że, że w tym jego twardym zamiarze wstąpienia do zakonu jezuitów no, było odczytanie planu Boga, prawda? Więc jest ciekawe, właśnie w Stanisławie Kosterze, żeby zrealizować plan bogatu, potrafił wystąpić przeciwko wszystkim takim ludzkim przyzwyczajeniom, zwyczajom, tradycjom, z jakimś takim ludzkim więzą, prawda? Byleby, byleby, jak to mówi dzisiejsza, w dzisiejszym Ewangelii Jezus, być w tym, co należy do Ojca, czyli tam, gdzie chce mieć mnie Ojciec Niebieski, właśnie, byleby być właśnie tam. Byleby być właśnie tam. Ojciec niebieski chce mieć mnie w swoich ramionach na zawsze i chce się troszczyć o mnie na zawsze. Właśnie to jest pragnienie Ojca Niebieskiego. I my wszyscy dojrzewamy właśnie do tego, żeby potrafić, potrafić być w ramionach Ojca i potrafić dać się zatroszczyć o siebie. Jak się głębiej temu przyjrzysz, to zobaczycie, że nasze dojrzewanie, widzicie, my postrzegamy dojrzewanie. Jako dochodzenie do samodzielności, do samowystarczalności i tak dalej. Z punktu widzenia Boga zdaje się, że dojrzewanie to w pewnym sensie przebiega trochę w odwrotnym kierunku. Właśnie na dochodzeniu do tego, żebym coraz bardziej, coraz pełniej był w ramionach Ojca razem z Jezusem. Tak jak Jezus mnie zaprasza, zaprasza, żebym był z nim, prawda, w ramionach Ojca. Tak, I dochodzenie do coraz głębszej umiejętności, właśnie tego, żeby to ojciec zatroszczył się o mnie, ojciec mnie prowadził, ojciec mnie kształtował. Właśnie zobaczyłem tę umiejętność, straciliśmy po grzechu pierworodnym, i tu potrzebujemy się rozwijać. I właśnie dzisiejsza Ewangelia jest o rozwoju. To jest drugi rozdział Łukasza, wiersze 41-52, czyli tak zwane znalezienie Jezusa w świątyni. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że wśród pątników uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój, ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś postępy w mądrości w latach. <laughs> Przepraszam, i własne u Boga i u ludzi. Właśnie tak mnie to zdanie no, bardzo dzisiaj zastanawia to stwierdzenie właśnie na końcu świętego Łukasza, że Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. W ogóle się uważa, że święty Łukasz miał jakiś kontakt z Maryją, z Matką Bożą i że dużo wiadomości na temat dzieciństwa Jezusa zaczerpnął bezpośrednio oni. Tak, bo święty Łukasz w sumie najwięcej o dzieciństwie Jezusa napisał ze wszystkich czterech Ewangelistów czy najwięcej objętościowo, najwięcej jeśli chodzi o szczegóły, bo jeśli chodzi o teologię, no to właśnie też że święty Jan, który pozornie o dzieciństwie Jezusa nisę napisał, jednak napisał wszystko tak naprawdę. W każdym razie, więc jest taki, takie przekonanie, pojawia się, że właśnie święty Łukasz miał kontakt, znał dobrze Marii, że to właśnie od niej znał te różne wydarzenia dotyczące dzieciństwa Jezusa, z jej relacji, z jej wspomnień. Dlatego na przykład przypisuje się świętemu Łukaszowi namalowanie niektórych, czy wykonanie niektórych wizerunków Matki Bożej. Na przykład się mówi, że obraz jasnogórski tak, pochodzi od Świętego Łukasza. Nawet są takie legendy, że jest namalowany na stole z domu, domu nazaretańskiego. Dlaczego niektórym wizerunkom przypisuje się autorstwo Świętego Łukasza? Bo one w szczególny sposób odpowiadają temu, co Święty Łukasz zawarł w swojej Ewangelii na temat Matki Bożej. Że właśnie, jak się przyjrzeć, te co Łukasz mówi o Maryi, o Matce Bożej w swojej Ewangelii, to właśnie niektóre z tych wizerunków Maryi, które są znane nam dobrze, na przykład właśnie wizerunek jasogórski zawiera w sobie właśnie bardzo podobną, czy, czy wręcz zaczerpniętą z Ewangelii tego Łukasza teologię. Teologię, charakterystykę właśnie Maryi, jej specyfikę właśnie tak jak to, opisał święty Łukasz. dlatego właśnie się Łukasza uważa za takiego w cudzysłowie malarza, który odmalował nam portret Maryi. No i właśnie ta Maryja, która z jednej strony z bólem serca, właśnie to nawet o tak, że my o to ojczystwo i ja, mówi Maryja, o prawda. To jest taki rodzaj smutku, takiego dogłębnego smutku, który bardzo często w Grece jest odnoszony do, do śmierci, do jakiegoś smutku z powodu tego, że coś umarło, coś zginęło, coś się skończyło, albo ktoś umarł, prawda? Niekoniecznie, coś, a, a może ktoś umarł? No i właśnie to jest taki rodzaj właśnie smutku, naszego bólu, że coś ginie, coś przemija, albo ktoś przemija, ktoś umiera właśnie. Takiego smutku właśnie związanego z doświadczeniem, że wypada nam z rąk to, czy to, coś, czy ktoś, do kogo się Przyzwyczailiśmy. No i później właśnie jest to serce Maryi, które cierpliwie wszystko gromadzi, to co dotyczy Jezusa. Właśnie tu się pojawia takie słowo diatereo: bardzo dokładnie, bardzo cierpliwie strzeże i bardzo dokładnie, bardzo cierpliwie trzeba by powiedzieć, rozważa, przekopuje się przez te wszystkie doświadczenia związane z Jezusem. I zaraz zobaczyłem dlaczego, bo właśnie mnie bardzo ciągnie to ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii o Jezusie, który czynił postępy w mądrości. Tak, w mądrości to jest Sofia, w latach. I to w latach to jest właśnie no, taka bieda z tymi latami, bo tu się pojawia takie słowo helikia. Nie? Sofia to okej, okay. Sofia to jest mądrość, a helikia. I to jest helikia. Helikia to jest pewna dojrzałość, nie? że on czynił postępy w mądrości, w dojrzałości. tak W dojrzałości, dochodzeniu do pełnej dojrzałości. Helikia, helikos to jest właśnie człowiek w pełni dojrzały, tak w pełni dojrzały, w pełni ukształtowany. Prawda? I Jezus właśnie czynił postępy, i zaraz skupimy się na tym słowie: postępy w mądrości, w tej właśnie heliki, w tej dojrzałości. Oraz własne Boga i u ludzi. Właśnie, że Jezus się rozwijał. Jezus jako człowiek się rozwijał. Zauważcie, to jest bardzo ciekawe, że Jezus, co tu jest napisane, że Jezus wstąpił z nimi. Katabajno, katabajno, wstąpił z nimi do Nazaretu. Tak, że Bóg w Jezusie wstępuje do naszego poziomu. Stajesz taki jak my, rodzi się na świecie, taki jak my przychodzi do każdego z nas, tak jak napisał święty Jan Paweł II, że jednoczy się jakoś z każdym człowiekiem i staje się nam poddany właśnie. I razem z nami chcę przeżyć, razem z każdym z nas osobiście, chcę przeżyć drogę mojego dochodzenia do pełnej dojrzałości, właśnie do, do tej helikia, nie? żebym ja się stawał helikos. I co jest ciekawe, że, że tenże Bóg jednoczy się ze mną w mojej niedojrzałości i staje się mi poddany od strony ludzkiej od strony boskiej oczywiście zawsze pozostaje Synem Boga, nie? Tu nie potrzebuje do, dojrzewać, ale właśnie zobaczę, że od strony ludzkiej Jezus potrzebował dojrzewać, normalnie tak jak każdy z nas. Jest w jakaś głęboka informacja, tak? Chciałbym, no może to nie jest takie do końca precyzyjne teologicznie, może da się to uczepić gdzieś, prawda? Ale właśnie jakoś Widzę tutaj dzisiaj taką niezwykłą informację, że Jezus rzeczywiście, Syn Boga rzeczywiście wchodzi w moją sytuację, sytuację niedojrzałości, bierze razem ze mną na siebie tą sytuację, jakby razem ze mną od strony ludzkiej staje się niedojrzały i razem ze mną chce przejść drogę mojego dojrzewania, mojego konkretnego życia, takiego do jakiego zaprosił mnie Ojciec, żeby być tym wszystkim ze mną. I żeby wasze służyć mi, być mi poddanym tą swoją umiejętnością bycia zawsze w tym, co należy do ojca, zawsze w tym, o co ojcu chodzi, zawsze w tym, jak ojciec chce się o mnie zatroszczyć, a chce mnie poprowadzić do tego, żebym ja doszedł do pełnej dojrzałości, czyli do bycia jak on, do bycia na jego obraz i podobieństwo. Do, do, do tego, żeby moja historia życia, taka jaką mi proponuje Bóg, taką, jaką mnie Bóg prowadzi, żeby ona mnie ukształtowała, Właśnie doprowadziła do tego, żebym stał się jego obrazem, jego podobieństwem, żebym coraz bardziej był na jego obraz i podobieństwo. Właśnie żebym miał coraz więcej w sobie jego mądrości. Że właśnie to zdobywanie mądrości, to dochodzenie do dojrzałości dokonuje się na pewnej takiej drodze, która jest określona takim słowem: Jezus czynił postępy, to czynienie postępów. To jest takie greckie słowo prokopto, i to prokopto to mówi o postępowaniu do przodu za cenę puszczania czegoś z tyłu, zostawiania czegoś. Właśnie tu wracamy do tego słowa, który wypowiedziała Maryja, że oto ojciec i matka, o Dynomen. Właśnie ten, ten smutek związany z przemijaniem czegoś, skończeniem się czegoś, właśnie z tego związany z tym, że ktoś czy coś wypada z rąk, nie? Ten smutek właśnie taki związany w naszych oczach z umieraniem, że zobaczcie, że tak jest, że bardzo często proces naszego dojrzewania, tak jak Bóg go widzi, nie tak jak my byśmy chcieli, żeby ten proces przebiegał, ale tak jak go Bóg widzi, w naszych oczach bardzo często ma dużo wspólnego z umieraniem, że ciągle trzeba umierać, i powstawać. Nie? Dlatego właśnie dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że rodzice zabrali Jezusa na święto do Jerozolimy. Święto, które ostatecznie wypełniło się w tej wielkiej patrze Jezusa, kiedy przyszedł ze śmierci do życia. Nie? Że zobaczcie, właśnie nasze życie jest zawsze paschalne, zawsze polega na przechodzeniu. Przechodzeniu od jednego dnia do następnego, przechodzeniu od jednej sytuacji do następnej właśnie, że że wszystko w naszym życiu jest paschalne, nie da się naszego życia zatrzymać, nie da się dojść do jakiegoś takiego punktu tutaj na tym świecie, w tym życiu, gdzie byśmy mogli się zatrzymać i już tak sobie trwać, nie? I właśnie zobaczcie, że to dla nas jest nieraz trudne, że ciągle trzeba iść do przodu, jak to nieraz mówiłem, że w życiu to ciągle coś, nie? Ciągle się coś dzieje, ciągle się coś dzieje, coś co powoduje, że to, co dotychczasowe traci jakby ważność, Traci rację bytu, przemija, wypada nam wzrok, a my ciągle do przodu, ciągle do przodu, jakby jakaś niepohamowana siła waszej, to jest ta niepohamowana siła miłości ojcowskiej, która ciągnie wszystkich do siebie. Właśnie to jest niepohamowana siła Boga, który stał się człowiekiem i zjednoczył się ze mną właśnie w tym moim procesie przechodzenia przez życie, żeby mnie pociągnąć w ramiona ojca razem ze sobą, właśnie Boga, który stał się człowiekiem, Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego Jezus będzie robił takie rzeczy, które będą przypominały, jak to właśnie Maryja z Józefem próbowali znaleźć go wśród krewnych syn Syngenos, to są jakby wspólnie urodzeni i, i znajomych, nie? Gnostos. Nie? Że Jezus będzie ciągle przypominał, że z jednej strony on się staje właśnie bliski, z jednej strony właśnie utożsamia się ze mną w mojej niedojrzałości, właśnie w mojej sytuacji. Utożsamia się ze mną z jednej strony do końca, ale z drugiej strony, właśnie będzie przypominał Jezus, że on nie jest dla mnie kimś właśnie znanym ani nie jest właśnie urodzony tak jak ja. Także ja jestem dzieckiem Boga, że tak powiem, przez adopcję, z miłości Boga, która mnie w cudzysłowie adoptowała jako swoje dziecko. On jest dzieckiem Boga z urodzenia. Jezus będzie dbał o to, żeby o tym przypominać, że jest pewna różnica między Jego relacją z ojcem, a naszą relacją z ojcem, gdzie to powtarzał. Nie? Mój ojciec i wasz ojciec. Jezus nigdy nie podsumował żadnej wypowiedzi, nie powiedział nasz Ojciec. Zawsze mówił: Mój ojciec i wasz ojciec wstępuje do ojca mojego i ojca waszego. Właśnie, że jest pewna różnica między nami a Bogiem, między nami a Jezusem. Że z jednej strony on się staje bliski, jakby w cudzysłowie znajomy, że tak powiem, oswojony, i właściwym, byśmy takiego Boga chcieli, właśnie takiego poddanego nam, właśnie bliskiego, oswo, oswojonego, przewidywalnego, łatwo zrozumianego, takiego właśnie, którego do końca znamy. I on niczym nas nie zaskakuje, bo my nie lubimy tak naprawdę być zeskakiwani, nie lubimy tak naprawdę nowości. My się w gruncie rzeczy boimy nowości. Właśnie wracamy znowu do tego słowa wypowiedzianego przez Maryję. Nie? A Jezus jednak będzie robił, Bóg będzie robił w naszym życiu rzeczy, które będą przypominały, że jeszcze nie jesteśmy dojrzali, jeszcze w pełni nie poznaliśmy prawdy o Nim i że ciągle jeszcze nieskończenie wiele zostało do poznania, że jeszcze nie posiadamy Jego mądrości, że On tą mądrość chce przelewać w nas, ale jest to proces, i że ten proces nigdy w tym świecie się nie zakończy, my w tym świecie zawsze będziemy w procesie i ten Bóg, który staje się w Jezusie tak bliski nam i nam poddany, On się staje poddany nam w tym sensie, że On robi wszystko, dba o wszystko, służy nam wszystkim, wszystkim tym, co jest nam potrzebne właśnie do postępowania w tym procesie. Do postępowania w tym procesie, że to nie jest Bóg do usług, nie? Bóg oswojony, Bóg znany, Bóg przewidywalny, Bóg zrozumiany, że to jest jednak Bóg, Bóg, który zawsze nas przerasta, Bóg, którego w tym świecie ciągle widzimy niejasno jakby w zeczadle i którego zobaczymy dopiero twarzą w twarz, no właśnie jak przed Nim staniemy. Jak przed Nim staniemy i wtedy, wtedy właśnie dostąpimy pełni tej heliki, czyli pełni tej dojrzałości, wtedy się okaże, kim będziemy, prawda? A na razie jesteśmy w drodze. Dlatego Jezus jest drogą. Na razie jesteśmy w drodze i Jezus, który się jednoczy ze mną właśnie w mojej drodze, robi wszystko, co ja potrzebuję, żeby na tej drodze być, ale być na tej drodze dokładnie tak, jak to sobie zaplanował ojciec. Nie robi tego wszystkiego pod moje dyktando, nie jest mi poddany w tym sensie, że wszystko robi pod moje dyktando, wszystko robi tak, jak ja się spodziewam. Właśnie przeciwnie, zobaczcie. Ile rzeczy Bóg robi w sposób dla nas niespodziewany, zaskakujący, niezrozumiały. Właśnie nieraz budzący lęk, czy smutek, czy rozpacz, właśnie, czy zwątpienie, właśnie. Dlatego On jest z nami, żeby pomagać nam wychodzić z tych wszystkich dołków. dlatego, umierając na krzyżu, daje nam swoją matkę, Maryję, bo właśnie Maria to potrafiła. Ona potrafiła zachować sobie to przekonanie, że Bóg z natury rzeczy będzie zaskakujący, będzie robił zaskakujące rzeczy. I przez te zaskakujące rzeczy będzie nam zadawał pewne pytania, no, bo tak, pewne pytania związane z tym. Wszyscy zaś byli zdumieni bystrością jego umysłu, z To jest takie słowo, że, które sugeruje, że Jezus ma to wszystko poukładane. Ten Bóg, który jest Bogiem z nami, który nas prowadzi w tym procesie naszego życia, dba o to, żebyśmy byli w ramionach Ojca, on to wszystko ma poukładane i zaplanowane. W tym wszystkim jest plan Jego miłości dla mnie, dla każdego z nas, dla nas wszystkich razem wziętych. Plan Jego miłości, rozumiecie. I On to ma poukładane. I przez pewne wydarzenia będzie stawiał nam pytania i patrzy na Maryję, że Maryja jest świadoma, że na te pytania, że, że, że niektóre wydarzenia są dla nas na tyle trudne, że nie wolno śpieszyć się z odpowiedziami. Nie wolno dawać pochopnych, nieprzemyślanych takich odpowiedzi, odpowiedzi, które chciałoby to wszystko zatrzymać w jakimś naszym kręgu rozumienia. Na przykład właśnie to, co teraz dzieje się na terenach, gdzie posługuję, właśnie, chociaż może troszeczkę bardziej na południe i na wschód ode mnie. Jakby to powiedzieć, to no mój kościół, moja parafia jest trochę tak na górce, chociaż te dolne rejony to trochę ucierpiały i trochę żeśmy doświadczyli powodzi mimo wszystko, ale nie tak właśnie jak te Parafie, czy tereny położone bardziej na południe, bardziej na wschód, to tak jakby woda, że tak powiem, przeszła u naszych stóp trochę i gdzieś tam nas zamoczyła, ale nie tak właśnie jak na przykład w Kotlinie Kłodzkiej, która jest zaraz obok mnie, właśnie troszeczkę bardziej na południe, czy tak jak na przykład w Paczkowie czy w Nysie, które są troszeczkę bardziej na wschód ode mnie. W każdym razie, nie? że to wydarzenie z jakimś pytaniem. I teraz rozumiecie, chodzi o to, żeby podejść do tego wydarzenia właśnie z takim założeniem jak Maryja, że Pan Bóg ma tu wszystko przemyślane i poukładane właśnie to z niemi, nie? że za tym stoi Jego mądrość, Jego Sofia, Jego zamysł jakiś, prawda? I że On przez to wszystko zadaje nam jakieś pytanie i do czegoś chce nas doprowadzić. Nie? I zobaczcie mądrość Maryi, że ona nie chwyta się jakichś takich łatwych, pozornych, yy, szybkich odpowiedzi. Ona cierpliwie to gromadzi w sercu, cierpliwie to rozważa w sercu. Choć tak myślę o tym słowie diatereo, które tam się pojawia, że ona się przez to przekonuje, przekopuje, żeby zobaczyć w tym wszystkim właśnie jakiś yy, jakieś kwantum, jakiś kawałek mądrości Bożej, jakiś, jakiś właśnie, żeby zobaczyć zamysł Boga, to, czego Bóg ją tutaj chce nauczyć, to, co chce jej pokazać, sposób, jaki przez to chce ją przeprowadzić, i to, co chce w niej wykształcić w tym wszystkim. Dlatego właśnie warto wobec takich wydarzeń, które nas zaskakują, wytrącają z równowagi. Tu w dzisiejszej Ewangelii jest nagromadzenie właśnie takich słów nie? O, mówiących o wytrąceniu z równowagi, wytrąceniu z tego wszystkiego, do czego się przyzwyczailiśmy właśnie. Że zobaczcie, że dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od tego, że rodzice robią coś, co mają we zwyczaju, nie? ciągle to samo. I jakby całe to wydarzenie ich wytrąca z tego. Nie? I właśnie to, jest to słowo, które Maria wypowiedziała właśnie tu jeszcze takie inne słowa się pojawiają, nie? które mówią o wytrąceniu z równowagi, wytrąceniu z tego wszystkiego, co znajome, co dotychczasowe, właśnie. Zobaczcie, jak my się przypinamy do tego, co znajome, co tymczasowe i jak ulegamy, złudzeniu, yy, ulegamy zł złudzeniu, że to, do czego żeśmy się przypięli, to do czego żeśmy się przyzwyczaili, jakieś takie utarte szlaki, tutaj się takie pojawy kata etosnie. Etos, Jakiś taki utarty szlak, utarty schemat postępowania, że te utarte szlaki, że to będzie zawsze funkcjonować. I nagle Bóg robi coś, co nas kompletnie wytrąca z tego wszystkiego, czego się uchwyciliśmy, gdzie widzieliśmy sobie zabezpieczenia, do czego się przyzwyczailiśmy, co wydawało nam się takie znajome. Kompletnie wytrąca i to jest właśnie ta pascha. Nie? I te wydarzenia mogą być no, na taką skalę, jak teraz właśnie przeżywamy. Mogą być znacznie drobniejsze, mogą dotyczyć właśnie ludzkości jako całej, czy społeczeństw jakichś, prawda? I dotyczą też mnie osobiście, i zobaczę, że nasze życie osobiste i nasze życie wspólne obfituje właśnie w takie wydarzenia, które nas wytrącają mniej lub bardziej z równowagi, z tego, do czego się przyzwyczailiśmy, co nam znajome. Bo Bóg zawsze zaprasza do jakiejś pasy, do jakiegoś przechodzenia, wychodzenia z tego, co dotychczasowe i dojścia do czegoś nowego, odkrycia czegoś nowego, zrozumienia czegoś nowego, nauczenia się czegoś nowego, wykształcenia w nas czegoś nowego. Nie? Właśnie, dlatego nasz rozwój, nasze postępowanie w życiu, właśnie postępowanie w mądrości i w tej Heliki właśnie, co jest przetłumaczone w latach, a właśnie w dojrzałości. Jest bardzo paschalny, właśnie. Trzeba mieć przed oczami paskę Chrystusa. Nie? Bardzo paschalny, i właśnie domaga się takiej umiejętności, kiedy przychodzi czas puszczania tego, co znajome, co dotychczasowe, tego, co utarte, i pójścia dalej. I jeszcze domaga się właśnie takiej, takiej pokory, Maryi, nie? Że, że pokory Maryi, że pokory Maryi, że ja nie poznałem Boga do końca. Ja nie przeniknąłem do końca jego umysłu, jego planu. Ja nie przeniknąłem do końca jego mądrości. Ja ciągle potrzebuję się uczyć w tym życiu zawsze do ucznym. I często będzie tak, że pozornie, takie łatwe, nasuwające się szybkie odpowiedzi okażą się bardzo błędne. I trzeba bardzo uważać. Właśnie trzeba tej pokornej cierpliwości Maryi. Pokornej cierpliwości, która pokornie i cierpliwie przygląda się temu, co Bóg czyni, i próbuje właśnie docieć, co on tam ma poukładane, co, co on ma tutaj przemyślane, o co jemu tutaj chodzi, bo on zawsze, jemu zawsze chodzi o jakieś nasze dobro. Jemu zawsze chodzi o jakieś nasze dobro. Właśnie, a dla człowieka jest dobre rozwijać się, bo jak człowiek się nie rozwija, to tak naprawdę się cofa. I zobaczcie, z tego punktu widzenia można właśnie tak zinterpretować grzech pierworodny, że grzech pierworodny to było właśnie wyjście człowieka z tego procesu rozwoju, pójście za taką usą, że ja tam sobie po coś sięgnę, to chwycę, już będę prawda rozwinięty, już będzie z głowy. Nie? I teraz odkrywamy, co, że, że, że ten proces, ten fałszywy proces grzechu pierworodnego poprowadził nas dokładnie w odwrotnym kierunku, do, do nagości, do nicości. Do nagości, do nicości, więc to trzeba właśnie wielkiej pokory, że ja sam siebie nie nauczę, sam siebie nie ukształtuję, yy, sam siebie nie wychowam, sam siebie nie urodzę, nie? że Jezus zobaczy, czyni postępy własne u Boga i u ludzi. To jest bardzo ciekawe, że tu nawet nie wystarczy moja osobista relacja z Bogiem, ona jest oczywiście na pierwszym miejscu, a ten mój rozwój domaga się też relacji międzyludzkiej, prawda? że ten mój rozwój, moje dojrzewanie do bycia jak Bóg, to jest właśnie związane właśnie z moim wewnętrznym rozwo rozwojem, coraz bardziej ku miłości, jaką jest Bóg, nie? ku miłości, a to jest miłość wspólnotowa, miłość, która funkcjonuje we wspólnocie. Dlatego ja potrzebuję relacji nie tylko z Bogiem, ale też z ludźmi. Nie? Tędy przychodzi łaska, nie? że łaska przychodzi dwiema drogami. Po pierwsze moją osobistą relacją z Jezusem, z Bogiem, a po drugie, właśnie moją relacją z ludźmi. Tak często myślę właśnie o Szawle, który spotkał Jezusa z martwych stałego pod Damaszkiem. I o Jezusie, który mógł sobie się tam sam dogadać z Szawłem we wszystkim, a jednak odesłał Szawła do wspólnoty chrześcijan w Damaszku. Mówi: Idź tam, do kościoła w Damaszku, do tej wspólnoty, którą chciałeś zniszczyć, oni ci wszystko powiedzą, oni ci wszystkiego nauczą. To jest bardzo ciekawe, nie? Zobaczę że Jezus od początku świadomie gromadzi wspólnotę wokół siebie. Nie? I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie właśnie tego Łukasza, że ten rozwój Jezusa, jego rozwój, prawda, to, to czynienie postępów właśnie, yy, że to się dokonuje właśnie w atmosferze relacji pionowej z Bogiem, ale też poziomej z ludźmi. Że to są dwa kanały, którymi przychodzi właśnie łaska, on się rozwija w łasce, dzięki temu, że ma relację z Bogiem i relację z ludźmi. I tak Jezus będzie żył będzie cierpliwie po pierwsze zabiegał o relację z Bogiem, gdzie wyposażony w tą relację z Bogiem, będzie szedł budował relacje z ludźmi, tak. I tak było od początku, nie? że Bóg stworzył Adama i Adamowi trzeba było kogoś na jego miarę, na jego poziomie, a drugiego człowieka, a drugiego człowieka czyli jednocześnie innego człowieka. Który, w relacji z którym ja mógłbym dojrzewać, nie? Dojrzewać. My potrzebujemy relacji, żeby dojrzewać. I właśnie trzeba uważać, że te wszystkie tendencje, Doprowadzają do tego, że my nie mamy relacji, że się zamykamy w swoich świadkach. I to jest właśnie to, co już mówiłem, nie? Że, że, że Pan nas wytrącał z tych zamknięć, w tym zamykaniu się w swoim własnym, prywatnym świadku. Nie? Ja tutaj mam sobie po swoją poukładane, nie oprzejcie nie wtrącajcie się, prawda, w ewentualne relacje, jak miał, to tam przez Facebooka czy przez coś, prawda. A Bóg mówi, nie, on zawsze będzie wytrącał. Tak. I spotkało nas tu wielkie wytrącenie z naszego świadka, który sobie zbudowaliśmy, wytrącenie z tego, co, do czego się przyzwyczailiśmy. I właśnie trzeba tu cierpliwie trwać w relacji z Bogiem, prosić właśnie też Matkę Bożą o pomoc, bo ona potrafiła to, właśnie żeby zobaczyć, jaki Pan Bóg ma w tym wszystkim zamysł, o co Jemu chodzi, co chce z nami zrobić. A przede wszystkim, tak jak już mówiłem, na pewno chce nas otworzyć nawzajem na siebie, to co pisał niejaki Tomasz Merton, że nikt z nas nie jest samotną wyspą, żeśmy ciągle o tym sobie przypominali. Zobaczcie, nam bardzo łatwo przychodzi ciągle o tym zapominać, a wręcz nawet wręcz świadomie dążyć do tego, żebym ja był taką samotną, samowystarczalną wyspą, żebym nikogo nie, nie potrzebował i Bóg będzie to pokazywał, że ja jednak potrzebuję. Że ja jednak potrzebuję do rozwoju, że tak powiem, do zdrowia psychicznego, duchowego potrzebuję, ale też właśnie do zdrowia fizycznego, że też nawet fizycznie, bez siebie nawzajem sobie nie poradzimy. Nie poradzimy sobie bez Boga, który jest Bogiem z nami, i bez siebie nawzajem. Właśnie budowniczowie wie, że Babel myśli, że sobie poradzą sami, nie? sami, nie? się bez Boga, bez, bez, bez Boga na pierwszym miejscu sobie nie poradzimy. Bez Boga, od którego czerpiemy mądrość, od którego po pierwsze czerpiemy mądrość, łaskę. Bez Boga, który stał się nam poddany, żeby służyć nam we wszystkim, co, co, co dotyczy właśnie naszego rozwoju, tak jak sobie to zaplanował ojciec. Bez tego Boga to nawet nie potrafimy się między sobą dogadać, nie mówiąc o tym, że cokolwiek zrobić. Ale z drugiej strony, właśnie tenże Bóg uzdalnia nas do tego, żebyśmy potrafili nawzajem sobie dawać łaskę, tą, którą czerpiemy od Niego, i nawzajem od siebie czerpać tą łaskę. Właśnie. Właśnie tak. Więc warto to zobaczyć, że nasze życie z konieczności jest paschalne i to na każdym etapie, nie tylko właśnie na końcu, kiedy przechodzimy z tego świata do Boga. Ale całe nasze życie jest paschalne i, i że Bóg rozumie, że będziemy czasem odczuwali smutek związany z przemijaniem, straceniem z czegoś, lęk związany z wkraczaniem w coś nowego. Będziemy wytrąceni z równowagi, nie będziemy rozumieć, będziemy w ciemnościach i w ogóle. Dlatego On w tym wszystkim z nami jest i zawsze możemy chwytać Go za rękę. I w tym wszystkim z nami jest Maryja, i zawsze możemy ją prosić, że nam pomogła, tak jak ona cierpliwie rozważać, cierpliwie gromadzić te wszystkie doświadczenia i rozważać, przekopywać się przez nie, żeby pomogła nam zobaczyć zamysł Boga w tym wszystkim i to, co Bóg chce w tym wszystkim z nami zrobić, dokąd akurat przez to wydarzenie chce nas doprowadzić, zobaczyć Jego zamysł w tym wszystkim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.